To był Skubas. Od pewnego czasu wiemy także w programie Do Południa, że jest wśród Państwa bardzo wielu zwolenników architektury drewnianej. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Tym razem w poszukiwaniu pereł świeckiej architektury drewnianej Natalia Grzeszczyk zaprasza do miejsca, do którego wcale nie jest tak łatwo się dostać. To zaledwie kilkaset metrów od granicy polsko-białoruskiej, z dala od centrum wsi, pośród drzew i ciszy, znajduje się dawna drewniana stacja kolejowa. Naszym przewodnikiem będzie właściciel obiektu Michał Drewnowski. My siedzimy dokładnie na peronie stacji dworcowej. Dworzec pochodzi z 1903 roku, powstał na zlecenie cara, ponieważ car umiłował sobie Białowieżę jako miejsce polowań, przyjeżdżał regularnie na te polowania, doprowadził tutaj kolej. W związku z tym powstał ten dworzec. To jest to drewniany dworzec, typowa architektura rosyjska, zaczerpnięte są motywy z szwajcarskiej architektury. No i jest to, można powiedzieć, taka perła w Białowieży, ponieważ przez szereg lat. Wiadomo, jaki był stosunek do caratu. Między innymi to się potem odbiło na architekturze, że te budowle niszczały. Do dzisiaj w zasadzie przetrwało niewiele. Jako dworzec funkcjonował ten obiekt do 1994 roku. Wtedy odszedł ostatni pociąg z tej stacji i później już po prostu był zamknięty i niszczał. Zapomniany zabytek. Latem na noc kupały przyjechałem ze znajomymi do Białowieży na jedną noc. No i następnego dnia odbył się spacer, taki spontaniczny, na zasadzie, czy idziemy w lewo, czy w prawo, i poszliśmy w prawo. I tak w ten sposób właśnie znalazłem się na rondzie przed tym budynkiem. Oczywiście to było całkowite zaskoczenie, bo nie wiedziałem, co spotka mnie na końcu tego spaceru. I wrażenie było na tyle piorunujące, że no po prostu była to miłość od pierwszego wejrzenia. I od razu przyszła mi taka myśl, że no Boże, ale tutaj mogłaby być restauracja. Przeszliśmy teraz przez dawną poczekalnię. To jest w tej chwili nasza największa sala restauracyjna dla 40 osób. To jest mała stacyjka wiejska, bo Białowieża jest wsią. A zwróćmy uwagę na wysokość. Wszystkie sale mają 4 metry wysokości, poczekalnia 5 metrów wysokości. W związku z tym no jest to taka skromna, ale bardzo okazała architektura. Są sztukaterie, są piękne piece zdobione, bardzo wysokie okna, podwójne drzwi. Idziemy dalej, tutaj wprawdzie są goście. To jest sala portretowa, to jest dawna sypialnia. Tutaj kolejarze, czyli pracownicy, którzy przywozili cara, tutaj spali. Tu jest oryginalna podłoga drewniana. Przejdziemy do takiej części, która była wyłączona kiedyś z użytku ludzi podróżujących. To była część hotelowa dla załóg pociągów, które przewoziły cara. Oczywiście car przebywał w pałacu w trakcie polowań, natomiast pociąg, czyli parowóz, musiał być pod parą, a załoga pociągu tutaj sobie wypoczywała. W tej chwili jesteśmy w takiej maleńkiej kuchence. Jest to salka taka dla dwojga. Najczęściej tu są jakieś szczególne uroczystości dla naszych gości, czyli na przykład zaręczyny się często tutaj odbywają. Ale to była kuchnia, natomiast następne pomieszczenie to była jadalnia. No myśmy zaaranżowali to na salę myśliwską, meble typowo z motywami takimi myśliwskimi. To jest szafa, taki kredens myśliwski. Są ryciny z tamtych lat. Pańskim zdaniem ten budynek ma swój charakter? Tak, nie zrobiłby takiego wrażenia na mnie, nie byłoby tej iskry takiej i tego zakochania się od pierwszego spojrzenia. Ten budynek miał swojego dobrego duszka, bo dawnego pracownika tej stacji, który tu przepracował kilkadziesiąt lat, który mieszka w jednym z tych budynków okolicznych, społecznie opiekował się tym budynkiem i dzięki niemu nie został zdewastowany. Pamiętajmy, że jest to architektura jednak drewniana, która w przypadku złośliwych działań człowieka no może bardzo szybko ulec zniszczeniu, spłonąć. Panu Lickiewiczowi należy oddać, i zresztą ja to podkreślam na każdym kroku, mnie udało się uratować od erozji, od zniszczeń upływu czasu ten budynek, natomiast pan Lickiewicz uratował ten budynek od największego zagrożenia.
korzenia, czyli od wandalizmu. To jest jedyny w Polsce w całości zachowany drewniany kompleks kolejowy. To nie była aż taka malutka stacyjka. Tutaj było w tej chwili, to tu jest jeden tor, nie ma już tych rozjazdów, ale tu nawet rozchodziło się do 9 torów, więc to była końcowa stacja, dlatego jest tutaj cała infrastruktura, jest wieża wodna, domy mieszkalne, również zabytkowe, które były od razu budowane dla pracowników tej stacji. Tą stacyjkę myślę, że uratowało to, że ona była na uboczu, jest na uboczu. Tory są jeszcze czynne, jeszcze przejezdne. Istnieją drezyny napędzane siłą mięśni, gdzie turyści również mogą korzystać i poruszać się po tych torach. I można stąd do Białegostoku drezyną się dostać? Nawet do Petersburga. Opowiadał pięknie pan Michał Drynkowski. Rozmawiała z nim Natalia Grzeszczyk, a spotkanie z Natalią znowu za tydzień. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.